Czas jakiś temu nagrałem dla Was taki odcinek, w którym opowiadałam o kłopotach w moim nowym akwarium morskim, które ciągle jeszcze dojrzewa. Ona ma w tej chwili około 9 miesięcy. Wtedy miało pół roku i borykałem się z problemem inwazji Dinoflagellata, czyli Bruznic. Starałem się dociec, o co tak naprawdę chodzi. Badałem wtedy wodę przy pomocy sprzętu Hana Instruments i również mieliście ze mną okazję odwiedzić laboratorium ICP, Aquaforest gdzie wspólnie z Kamilą i zespołem badaliśmy wodę z mojego akwarium, starając się właśnie dojść, co tutaj jest nie tak. No i przypomnę może, że wtedy główne konkluzje, jakie były, no to przede wszystkim podstawowy problem to był bardzo niski poziom, zwłaszcza azotanów, ale też momentami i z fosforanami było kiepsko. że po prostu było tutaj mało składników nawozowych potrzebnych dla koralowców dla prawidłowego rozwoju, ale wyszły też pewne drobniejsze niedobory. Tam chodziło o magnesy, był problem z jodem, był problem z żelazem. No tu udało się sprawę rozwiązać takim dozowaniem, ustawieniem odpowiedniego dozowania z magnezem to właściwie była taka prawie jednorazowa akcja uzupełnienia magnezu jod y, i żelazo ono dozuje stale tutaj kropelkowo to się bardzo fajnie sprawdza, w tej chwili testy ICP, które robię w tym akwarium wychodzą już zupełnie poprawnie y, natomiast no, chciałbym Wam jeszcze zaktualizować w tej chwili, bo to obiecałem wtedy jak wygląda sytuacja, jak, jak to się rozwija no bo jak pewnie tu widzicie te glony mi całkowicie nie zniknęło, ale zaraz Wam o tym opowiem. W dzisiejszym odcinku oprócz tej opowieści będzie jeszcze troszeczkę, będzie jeszcze pewien eksperyment. Ostatni już eksperyment z zastosowaniem tlenomierza HANA e firmy HANA Instruments. Ostatni, niestety, sprzęt musi wracać już do producenta, który nam udostępnił za co, ten, to urządzenie do nagrań. Za co bardzo dziękujemy, bo myślę, że powstało kilka naprawdę takich chyba oryginalnych treści oryginalnych eksperymentów, których pewnie nie mieliście do tej pory okazji oglądać gdzieś w internecie akwarystycznym ale wszystkie te filmy do tej pory były dedykowane akwarystyce słodkowodnej, no to dzisiaj dzisiaj na słono Dobra, ja sobie będę montował ten sprzęt i będę Wam opowiadał w międzyczasie co tak naprawdę chcemy zbadać dzisiaj, no i też przy okazji opowiem Wam trochę o tym moim akwarium Zapraszam do oglądania Więc jak chodzi o glony no to oczywiście moje działania skupiły się na tym, żeby tutaj doprowadzić poziom azotu i fosforu do jakichś takich sensownych, sensownych poziomów. Zaczynamy od takich najprostszych ruchów, to znaczy na przykład wyeliminowania skarpety filtracyjnej, która wtedy tutaj działała w moim akwarium, no po to, żeby, żeby w naturalny sposób podnieść trochę poziom tych, tych składników odżywczych. Ja tymczasem już włączę sobie tu rejestrowanie danych, niech to się tutaj już... Rejestruję, co 5 minut w tej chwili będzie rejestrowane stężenie tlenu w tym akwarium, w tej chwili widzę, że jest około 7,5 ppm, pracują wszystkie pompy cyrkulacyjne, pracuje filtr, pracuje też odpieniacz, no właśnie, bo to o ten odpieniacz chodzi z tym doświadczeniem, zaraz dokładnie co chodzi to Wam wyjaśnię, ale jeszcze chciałem skończyć najpierw z tymi, z tymi glonami. Wysłuchajcie te ruchy pod tytułem yy, naturalny sposób zwiększenia tych stężenia azotu i fosforu, czyli usunięcie skarpety filtracyjnej, również trochę zwiększenie intensywności karmienia, bo przecież ja mam tutaj stado które wymaga kilkukrotnego karmienia w ciągu dnia, zacząłem stosować większej ilości pokarmów suchych w miejsce tam powiedzmy mrożonych, czy jakichś innych pokarmów płynnych. No, to dało pewien rezultat, ale tak naprawdę trochę zbyt mały. Znaczy, no, nadal, chociaż jakieś ślady tych azotanów się pojawiły, to nadal było to no, dużo poniżej tych zalecanych poziomów. bo przyjmuję, że to minimum, które chciałbym to osiągnąć, to jest 5 mg na decymetr sześcienny. Tak przynajmniej wszyscy bardziej doświadczeni ode mnie akwaryści morscy mówią mi, że to jest takie rzeczywiście minimum, żeby to w miarę sensownie funkcjonowało. No, nie dało to rezultatu. No, powstała w związku z tym kolejna teoria. Że być może problemem jest preparat typu wszystko w jednym, all-in-one, który tutaj stosuje do uzupełniania wapnia i, i kH, bo tego typu preparaty zawierają wapń w postaci soli organicznych. Czyli jest to przy okazji również źródło węgla, które zapewne dokarmia w jakimś stopniu bakterie denitryfikacyjne, no, stymulując proces denitryfikacji takie na biologiczne usuwanie azotanów no więc zdecydowałem, że być może spróbuję zamienić ten preparat wszystko w jednym na no, takiego bardziej klasycznego, no może nie balinga, ale powiedzmy preparat trójskładnikowy który nie zawiera związków organicznych zdecydowałem się tutaj na e, preparat Aquaforest no ale niestety po tej zmianie no, nadal nie zauważyłem tu jakiegoś wzrostu poziomu azotanów czyli chyba jednak nie o to chodziło chociaż byłem dosyć mocno przekonany w którymś momencie, że być może rzeczywiście to jest to Źródło problemów. No, ponieważ i to zawiodło, to w zasadzie skończyły mi się już pomysły, co tu jeszcze można zrobić w taki sposób, żeby uniknąć dozowania bo chciałem jakoś tak za wszelką cenę uniknąć tu kolejnej butelki, z której będę musiał coś dolewać do tego akwarium. No, nie udało się, jednak się złamałem. No i zacząłem dozować tutaj azotany, stopniowo zwiększając ich ilość. W tej chwili dozuję tutaj chyba 7 ml dziennie i poziom azotanów jaki ostatnio zmierzałem to był 4 mg na decymetr sześcienny on się stopniowo podnosi, nie chciałem tu jednorazowo dać dużej dawki żeby oczywiście nie wywołać tu jakichś dodatkowych problemów z glonami no bo one jak widzicie nadal są, nie ma tu już co prawda dino one się wycofały w którymś momencie w ich miejsce weszły dosyć intensywnie glony nitkowate ale no, ja widzę po kilku tygodniach już stosowania tego dozowania azotanów że chyba one się zaczynają wycofywać Możecie w to wierzyć lub nie, bo akwarium jest nadal dosyć mocno zagronione, ale to naprawdę wygląda dużo lepiej niż jeszcze kilka tygodni temu, gdzie tygodnia było sporo więcej. Były bardzo duże przyrosty, takie dzienne. Ja je usuwałem z szyb i czasem z kamieni, bo już wchodziły gdzieś w koralowce czasem kilka razy w ciągu tygodnia. No w tej chwili w zasadzie między podmianami nie muszę tego robić. Jest ich wyraźnie objętościowo mniej. Wydaje mi się, że zaczęły się wycofywać. Widzę też, że no koralowce bardzo ładnie zaczęły wyglądać, wybarwiać się, są pięknie porozwijane. No widzę też przyrosty, to, to wy tego pewnie nie widzicie, chyba nie mam zdjęcia, jak to wyglądało kilka miesięcy temu, ale no, na przykład kolonie zaantusów, które tutaj były, no to w większości były kupowane jako małe takie szczepki po dwa, trzy polipy. No w tej chwili niektóre z nich są już całkiem duże. Montipory również, które były jakimiś Niewielkimi płaskimi fragmentami blaszki, to w tej chwili już budują jakieś piętrowe struktury. Wyraźnie to przyrosło w oczach Ba. Nawet briareum było mocno pozwijane i bałem się, że w ogóle y, będzie z nim kiepsko, a w tej chwili jest pięknie, y, pięknie wybarwione, pięknie rozwinięte. Y, być może to wynika też z tego, że zacząłem tutaj dokarmiać zbiornik fitoplanktonem, również trochę aminokwasami. No także wydaje mi się, że idzie to ku dobremu. Koralowce, z wyjątkiem u filii, która jest ciągle pozwijana, no i niestety obawiam się, że może się to dobrze nie skończyć. Wydaje mi się, że ten poziom azotanów jest ciągle dla niej za niski. No ale pozostałe wszystkie koralowce, wydaje mi się, że są w całkiem dobrej formie. Żadnych strajk w rybach i innych organizmach. Rozgwiazda, jeżowce, wszystko tutaj. Żyje krewetka, ryby wszystkie też, także no poza, poza glonami, które ciągle jeszcze są, ale wydaje mi się, że ich jest ich coraz mniej, wszystko jest ok, także liczę, że, że idzie to w dobrą stronę i jest to po prostu takie przedłużone dojrzewanie zbiornika, więc po prostu konsekwentnie stabilne trzymanie tych parametrów, doprowadziłem je tu prawie do perfekcji dozując właśnie jeszcze te wszystkie Mikroelementy, których brakowało w analizie ICP. Regularnie wysyłam próbki Daqua Forestu na, na testy tej wody, więc no wiem, że ta woda jest w tej chwili dosyć dobra, jakościowo. No i chyba idzie to w dobrą stronę, także tylko cierpliwość. Jeszcze kilka słów na temat pomiaru pH w tym eksperymencie, bo po pierwsze chciałem wyjaśnić, że tak naprawdę nadrzędnym celem dla mnie jest jednak zbadanie tego, jak zmieni się stopień natlenienia wody po wyłączeniu odpieniacza, a nie pomiar pH. Dlatego, że no myślę, że każdy z Was, akwarystów morskich, ma w domu jakąś, jakiś ph med, czy, czy testy pH. A przynajmniej powinien mieć, więc, tak naprawdę, jeżeli uznacie, że ten eksperyment jest ciekawy, to jesteście w stanie przeprowadzić podobny z pomiarem pH we własnym systemie myślę, że to będzie najbardziej miarodajne i najbardziej ciekawe dla Was. Więc do tego zachęcam, żeby po prostu poznać swoje akwarium. Natomiast, tlenomierzem z rejestracją danych, no to pewnie już. Niewielu z Was dysponuje, więc dlatego chciałbym się skupić na tych możliwościach, jakie mamy tutaj dzięki, dzięki współpracy z firmą Hana Instruments, no i jednak na tym pomiarze tlenu. No niemniej jednak, ja oczywiście, jeżeli już wyłączę ten odpieniacz w swoim akwarium, to, no to wykorzystam to, żeby również popatrzeć na to, co się podzieje z pH w zbiorniku. I dlatego ja zdecydowałem się, że wykorzystam do tego pomiaru ten konkretny egzemplarz pH metru, dlatego że to jest urządzenie, które ja po prostu wykorzystuję wykorzystuję u siebie na co dzień i nim mierzę. W związku z czym wiem, jakich mniej więcej odczytów mogę się spodziewać w tej chwili. Oczywiście pH w akwarium morskim no, zmienia się w naturalny sposób, na przykład w zależności od pory roku. No, dlatego, że jest to woda morska jest to układ, którego pH z chemicznego punktu widzenia, układ którego pH jest kontrolowane przez tzw. zwany bufor węglanowy. Na pH takiego buforu zgodnie z równaniem Hendersona, Hasselbacha. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to, to zachęcam do obejrzenia niedawnego odcinka, który ukazał się na naszym kanale, w tym trochę szerzej opowiadałem o pH. Więc zgodnie z tym równaniem, w takim przypadku pH zależy tak naprawdę od proporcji między rozpuszczonym dwutlenkiem węgla a kH w akwarium. No, a ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla w akwarium no, waha się. W zależności np. od tego, jakie jest stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wokół akwarium, które jest przetłoczane właśnie między m.in. przez odpieniacz, przez wodę. No a to zależy np. od tego, czy jest otwarte okno w pokoju, czy nie, więc może się to zmieniać w ciągu roku. Zależy też od tego, jak intensywnie tutaj jaka jest obsada, bo przecież te żywe organizmy też tu produkują dwutlenek węgla. Zresztą odpieniacz też tutaj może przyczyniać się do odprowadzenia nadmiaru tego produkowanego dwutlenku węgla w akwarium. No więc ja wiem, że w tej chwili, o tej porze roku, w ostatnich tygodniach używam tu tego pH-metru praktycznie codziennie. No pH jest prawie równo 8,20 i to niezależnie od tego czy mierzę rano czy wieczorem, więc jest w tej chwili bardzo stabilne, przy pomocy, mierzone przy pomocy tego urządzenia. A ponieważ bardziej zależy mi tutaj na no, jakimś trendzie, czy to pH spadnie, czy wzrośnie po wyłączeniu odpieniacza i o jaki mniej więcej rząd wielkości niż na jakiś tutaj bardzo dokładnych pomiarach, no to użyję tego urządzenia, a nie na przykład skorzystam z jeszcze tu, mam drugi pechamet, mam testy kropelkowe. No mógłbym tu być może mierzyć wszystkimi trzema metodami, wyliczać jakąś średnią, żeby uzyskać bardziej dokładny oczyt. No ale ja tak na co dzień nie robię, więc tak naprawdę nie byłbym pewny, jak zinterpretować taki wynik. No a jeśli będę będę używał tego samego, co, co robię codziennie, no to przynajmniej będę wiedział, czy to pechami tu spada, czy rośnie. Jeszcze na jeden kompromis chcę pójść w tym eksperymencie, mianowicie nie będę mierzył pH bezpośrednio w akwarium, tylko skorzystam z takiego szkła laboratoryjnego. To po prostu na potrzeby nagrania jest mi zwyczajnie łatwiej tak ustawić kadr, że będziecie widzieli jednocześnie oczy z i z pH-metru, jeżeli będę miał tą wodę w tej próbce. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że samo nabranie wody do próbki, zwłaszcza jeżeli jest nieumiejętnie przeprowadzone może wpłynąć na pH, na odczyt pH. No wynika to z tego, że tak jak powiedziałem, tutaj duże znaczenie ma ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla, więc jakieś takie ruchy typu przelewanie czy, czy mieszanie tej wody, czy nawet jeżeli ona tutaj zbyt długo postoi w, taki, w, taki, w takim szkle laboratoryjnym, no może mieć jakiś wpływ. No ja jednak nie będę tu ani przelewał, ani mieszał, zmierzę bezpośrednio po pobraniu. I, żeby też nie było, że to jest takie moje tutaj czysto teoretyczne gdybanie, to wyjaśniam, że sprawdziłem bezpośrednio przed nagraniem. Zrobiłem kilka takich prób, gdzie zmierzyłem pH bezpośrednio w akwarium i, i w szkle. I różnice między odczytami były tutaj 0,00 albo 0,01. Więc myślę, że jest to w zupełności wystarczające i możemy zgodzić się tutaj na taki kompromis. Dobra, to działam. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się kiedyś że z jakichś powodów, na przykład uleka awarii, wam odpieniacz w akwarium. No ja miałem taką sytuację, bo w ogóle kiedy startowałem to akwarium, to kupiłem tutaj odpieniacz z drugiej ręki, który niestety po włożeniu do akwarium w dosyć krótkim czasie uleka awarii, no i zanim, zanim, no tutaj Daniel mnie uratował i zorganizował wśród znajomych, znalazł gdzieś tam, kto miał używany odpieniacz do oddania, wysłał mi go, nawet potrwało to parę dni. Muszę powiedzieć, że byłem wtedy w stresie, no bo jednak odpieniacz to jest też dosyć duże źródło tlenu w akwarium, i yy, no po prostu takie nagłe przerwanie jego pracy. Bałam się, że to może spowodować sporą zmianę w natlenieniu akwarium i również w pH. No i zastanawiałem się, czy to nie będzie jakiś tutaj szok dla zbiornika. No i kombinowałem wtedy, no włożyłem zwykły kamyczek taki napowietrzający, miałem znaczy kostkę lipową nie kamyczek do zbiornika no po to, żeby zapewnić w tym czasie kiedy, kiedy, kiedy zbiornik no, kiedy, kiedy odpieniacz nie działa, jakieś tutaj dodatkowe natlenianie, jakby ograniczyć tą, tą zmianę, która nastąpiła w zbiorniku. No, ale teraz, dysponując miernikiem właśnie tlenu, tlenomierzem, no, jestem w stanie tak naprawdę zweryfikować, czy rzeczywiście takie gwałtowne wyłączenie odpieniacza no, spowoduje tutaj jakieś istotne zmiany, jak chodzi o natlenienie akwarium. Jak widzicie w tej chwili, poziom tlenu u mnie w zbiorniku to jest około 7,5% ppm -a, w trakcie normalnej pracy pracują właśnie wszystkie urządzenia, w tym odpieniacz. PH tutaj około 8, no on się jeszcze stabilizuje, ten pH-metr. sobie tutaj to potrwa w górę. Temperatura prawie równo 25 stopni, czyli idealnie bym powiedział. No to co? To chyba teraz wyłączymy odpieniacz, zobaczymy, co się, co się podzieje. Jest godzina 13.56. pH w momencie wyłączenia odpieniacza wynosi 8,2. Na, na tym poziomie ustabilizował się ostatecznie pH. Metr jego ja skalibrowałem przed samym nagraniem, tak żeby odczyt był pewny. Również tlenomierz został skalibrowany bezpośrednio przed nagraniem. No w tej chwili 7,5. Odpieniacz stoi. No to czekamy przez kilka godzin. Zobaczymy, co się podzieje. Minęła pierwsza godzina od wyłączenia odpieniacza i nie wiem, czy wy to widzicie, ale. Trochę dzieje się coś, czego się sam nie spodziewałem, mianowicie stężenie tlenu nawet nieco wzrosło. Jest w tej chwili 7,8. Myślałem, że zacznie spadać gwałtownie, a tymczasem ono lekko wzrosło. Również pH. Ja tu pobrałem świeżą próbkę wody przed chwilą z akwarium. Było 8,2, jest 8,3 prawie w tej chwili, czyli lekko wzrosło. Mam swoje podejrzenie, ale zobaczę, czy to będzie się dalej działo. No to co, obserwujemy, za godzinę złapiemy znowu punkt pomiarowy. 15:56, czyli prawie równo 2 godziny odkąd wyłączyłem odpieniacz. Stężenie tlenu 8, 12, 8, 11 przekroczyło w każdym razie 8 mg na decymetr sześcienny. PH 8,32, próbka pobrana przed chwilą. No, widzicie, że nadal jest wyraźny trend wzrostowy, jeżeli chodzi o stężenie tlenu pH to jest już niewielka różnica kosmetyczna w granicach błędu pomiarowego, ale rzeczywiście ten wynik jest nieco wyższy niż sprzed godziny. W akwarium też zaczęły pojawiać się widoczne go okiem pęcherzyki tlenu. Być może jest to związane z obecnością sporej ilości glonów w tym akwarium, chociaż koralowce oczywiście też będą to produkowały w ramach fotosyntezy tlenu, no nie tyle koralowce, co oksantele znajdujące się w ich ciałach. Być może to już nasuwa Wam przepuszczenie co tu się dzieje, jeżeli nie to oglądajcie dalej Ale tak w ogóle wydaje mi się, że chyba ja będę musiał przedłużyć to doświadczenie, bo najpierw planowałem, że to potrwa 2-3 godziny I że to stężenie tlenu wyraźnie spadnie po wyłączeniu odpieniacza, ale ponieważ dzieje się trochę odwrotnie niż się spodziewałem No to myślę, że muszę przedłużyć to doświadczenie i zarejestrować mm, zmiany stężenia tlenu w nocy i jeszcze jutro z już włączonym odpieniaczem więc zajdzie się chyba trochę dłużej niż myślałem no moi drodzy minęło 3 godziny odkąd wyłączyłem odpieniacz sytuacja jest już mniej więcej stabilna tutaj już niewiele się zmieniło w stosunku do tego co widzieliśmy godzinę temu poziom natlenienia nadal w okolicach 8 ppm pH 8,34 tu jeszcze minimalny wzrost, ale to już są takie ruchy w granicach błędu urządzenia pomiarowego, więc niewiele się zmienia ja myślę, że zmiany, które teraz będą tu następowały, będą trochę wolniejsze i one się podzieją bardziej intensywnie w momencie, kiedy wyłączy się światło w akwarium. Więc to jeszcze potrwa. Tak jak powiedziałem, ja się w tej sytuacji decyduję na przedłużenie eksperymentu i podtrzymam ten domierz w akwarium do jutra rano. Zobaczymy, co będzie jutro rano. Myślę, że przeciągnę to jeszcze o kolejny dzień, ale wtedy już z włączonym odpieniaczem i wtedy tak naprawdę będzie widać dopiero różnicę. następnego dnia. Zbliża się godzina 7, czyli minęło prawie równo 17 godzin od momentu, kiedy wyciągnąłem wtyczkę do odpieniacza. Stan na rano. No, natlenienie spadło. W tej chwili e, tlenomierz pokazuje mi tu około 6,5 mg na decymetr sześcienny. Tragedii nie ma, bo przyducha to przyjmuje, że to jest gdzieś od 4 mg w dół, e, więc no do przyduchy daleko zresztą nie widzę, żeby tutaj działo się coś złego w akwarium. Część koralowców jeszcze nie rozwinięta, ale to zazwyczaj obserwuję, że one się rano dopiero rozwijają. No ale niewątpliwie wystąpiło wachnięcie natlenienia. W nocy, kiedy zgasły światła, ten tlen zaczął spadać. Jak chodzi o pH, to w tej chwili prawie równo 8, też próbka pobrana przed chwilą. No co by znaczyło, że też ten początkowy wzrost, który był obserwowany wczoraj bezpośrednio po wyłączeniu odpieniacza. No to się zmienił jednak spadek, bo normalnie, kiedy u mnie odpieniacz działa cały czas, to ten poziom trzyma się prawie równo 8,2 u mnie. Stale w tej chwili spadło o 0,2 pH. To co? Chyba pora będzie włączyć odpieniacz i zobaczyć, co się podzieje w tej chwili. No to włączamy. 7.56 czyli dokładnie 18 godzin od momentu wyłączenia odpieniacza a godzina od momentu kiedy włączyłem go ponownie. Stężenie tlenu w tej chwili już przekracza 7.7, dochodzi do prawie 7.8 mg na decymetr sześcienny, czyli w zasadzie jest już nawet nieco wyższe niż wczoraj w momencie wyłączenia, kiedy było przypominam około 7.5 w momencie wyłączenia pH również zaczęło się powoli podnosić, no ale to idzie troszeczkę wolniej niż z tym tlenem bo w tej chwili wynosi 8,07, ja przypominam, że ten punkt startowy to było 8,2 tlen, no tutaj to, ja tu obserwowałem jak to się zmienia od momentu włączenia odpieniacza i tutaj no, było widać dosłownie w przeciągu minut pierwszą zmianę no po, po mniej więcej kilkunastu minutach to tu już mieliśmy poziom około 7,2 ale to prześledzimy dokładnie na wykresie. Jak zakończę rejestrowanie, to ja sczytam te dane do komputera, narysujemy sobie wykres i wspólnie obejrzymy, co tu się podziało. No ale po godzinie w zasadzie sytuacja wróciła, przynajmniej jeżeli chodzi o natlenienie, do, do poziomu wyjściowego, do normy. Jak chodzi o pH, idzie to troszeczkę wolniej. No to ja podtrzymam to jeszcze chwilę, no a potem kończymy rejestrowanie i, i wspólnie sobie przeanalizujemy dane. Słuchajcie, sytuacja wydaje się już stabilna, tutaj już mi się to stężenie tlenu niespecjalnie zmienia, ono się waha o ok 7,5-7,7, 7. tak to sobie tutaj ten, troszeczkę pływa ten tlenomierz, więc ja chyba kończę rejestrowanie danych, pH też już no prawie wróciło do normy, w tej chwili 8 16. po mniej więcej z 9.11 ja je włączyłem po dwóch godzinach od włączenia odpieniacza jeszcze tutaj to pH pewnie odrobinę wzrośnie ale ten wydaje mi się, że już jest stabilny, w związku z czym ja w tej chwili kończę rejestrowanie danych nie chcę się skończyć, skończy no co tu się podziało? i wyciągam sondę bo kończymy na dzisiaj te pomiary. Ja za chwilę to dane czytam do komputera. No i obejrzymy wspólnie wykresy, które, które nam tutaj wyjdą z tego ciekawego eksperymentu. Mam nadzieję. No więc, moi drodzy, dane czytane. Narysowałem sobie już wykresik, jak to wszystko wyglądało. No i zgodnie z przewidywaniem, oczywiście, tutaj wyłączenie czas spowodowało, no, zwłaszcza w nocy, spadek poziomu natlenienia akwarium i również spadek pH. Najniższe wartości, jakie tutaj zarejestrowałem, były nieco poniżej 6 mg na decymetr sześcienny tlenu. Co ciekawe, wcale nie było to nad ranem, tak jak się mógłbym tego spodziewać, ale raczej tutaj w godzinach. Yy, takich późno wieczornych czy nocnych, bo to gdzieś nastąpiło. Po 9 godzinach od wyłączenia odpieniacza odpieniacz włączyliśmy o godzinie yy, 14, czyli około 23, tak? Więc dosyć wcześnie. Potem tutaj delikatnie ten poziom natlenienia wzrastał aż do rana, do momentu, kiedy ponownie włączyliśmy lampy, zastanawiające jest to, co widzieliśmy w pierwszym momencie po wyłączeniu odpieniacza że początkowo stężenie tlenu nawet trochę paradoksalnie zaczęło nam tutaj rosnąć. Również zaczęło rosnąć pH. Dopiero właściwie od momentu, kiedy zaczęły przygasać lampy, to natlenienie najpierw powoli opadało. W momencie, kiedy nastąpiło już całkowite wygaszenie lamp wieczorem, no to już ten spadek był dosyć gwałtowny, właśnie aż do tej mniej więcej 23. I on otrzymywał się, ten poziom tlenu wtedy stabilnie między 6 a 6,5 mg na decymetr sześcienny. Czyli tragedii nie było, ale jednak różnica... Między tym normalnym natlenieniem u mnie, które wynosi około 7,5 mg w trakcie kiedy odpieniarz pracuje w sposób ciągły, no była, była zauważalna. Również wahnięcie pH było zauważalne, bo normalnie u mnie ono się utrzymuje na poziomie około 8,2 i jest bardzo równo stabilne w ciągu całej doby praktycznie. O tyle tutaj, no początkowo po wyłączeniu odpieniacza wzrosło trochę do 8,35, ale nad ranem ono wynosiło około 8, czyli no spadek był tutaj już zauważalny. Dopiero ponowne włączenie odpieniacza spowodowało po około 2 godzinach powrót do pH, takiego jakie mniej więcej mam tutaj normalnie w tym akwarium. No O ile spadek, spadek natlenienia w nocy wydaje się dosyć oczywisty, po prostu ten odpieniacz na powietrza tutaj silnie silnie wodę, no i w momencie, kiedy został wyłączony również nie było fotosyntezy, lampy nie pracowały, więc koralowce i glony, które mam w tym akwarium nie produkowały tlenu, więc no wyraźny był tutaj i zauważalny spadek natlenienia wody to wydaje się dosyć oczywiste również kwestia dwutlenku węgla, no które tutaj w związku z tym w nocy nie był odpędzany przez te pęcherzyki powietrza no on się kumulował w nocy, no bo nie był zużywany przez koralowce, przez oksantale przez grony do procesów fotosyntezy, w związku z czym woda tutaj się lekko zakwaszała. I to jest, wydaje się, w miarę oczywisty skutek takiego problemu, jakim jest nagłe zatrzymanie odpieniacza, no ale ciekawe było właśnie to, ten początkowy wzrost. I tak zastanawiałem się, z czego to może wynikać i właściwie dosyć szybko doszedłem do wniosku, że to jest również dosyć logiczna sytuacja. Bo pamiętajcie proszę o tym, że odpieniacz, ale tak naprawdę nie tylko odpieniacz, tylko wszystkie urządzenia, które można traktować jako urządzenia zwiększające napowietrzenie wody, czyli na przykład kamyczek wytwarzający, czy kostka wytwarzający drobne pęcherzyki, Powietrza, czy również jakieś urządzenia wpływające na ruch tafli wody, czy ruch powietrza nad taflą wodą, filtry zraszające, które powodują to, że woda rozpływa się po jakichś elementach tutaj filtracyjnych i w związku z tym ma zwiększoną powierzchnię kontaktu między wodą a powietrzem. Wszystkie te urządzenia tak naprawdę, mówimy często, że one napowietrzają wodę, ale one tak naprawdę one zwiększają intensywność wymiany gazowej. Co to oznacza? No, to oznacza, że jeżeli woda jest rzeczywiście słabo napowietrzona, jest niskie stężenie tlenu, to w wyniku tej intensywnej wymiany gazowej, woda będzie się napowietrzała, stężenie tlenu będzie wzrastało. Ale ten proces działa w dwie strony. Wymiana gazowa niekoniecznie zawsze przechodzi z powietrza do wody, ona przechodzi z tego ośrodka, gdzie jest więcej gazu rozpuszczonego, czy więcej gazu niż wynikałoby to z naturalnej rozpuszczalności w wodzie, do ośrodka, gdzie jest go mniej. Więc, jeżeli mamy sytuację taką, gdzie mamy wodę intensywnie na przykład napowietrzoną, zawierającą bardzo dużo tlenu, na przykład roztwór przesycony, a taki może powstać w wyniku intensywnej fotosyntezy glonów czy koralowców. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na, na nasz kanał, gdzie znajdziecie nie tak dawno nakręcone dwa, dwie części filmu o pomiarach natlenienia akwarium, właśnie jak to się zmienia w Wyniku na przykład nawożenia dwutlenkiem węgla, akwariów słodkowodnych, tam wyjaśniało, co chodzi z tymi roztworami przesyconymi. No więc, jeżeli mamy tego typu sytuacje, to takie napowietrzenie wody, czy intensyfikacja wymiany gazowej no będzie działała w, w drugą stronę. Ten nadmiar tlenu, który pojawia się w wodzie w wyniku intensywnej fotosyntezy, będzie przechodził do pęcherzyków powietrza, a nie z wody do pęcherzyków powietrza, a nie odwrotnie. Czyli w tym wypadku. Natlenienie wody będzie po prostu, po prostu spadało. Myślę więc, że należy traktować i myśleć o tego typu urządzeniach nie jako, nie jako o urządzeniach napowietrzających, ale jako o urządzeniach sprzyjających wymianie gazowej, w związku z tym stabilizujących. Środowisko, środowisko wodne, to tak? znaczy one będą powodowały, że zarówno natlenienie, jak i pH będzie się utrzymywało w miarę równo na stabilnym, wysokim poziomie w okolicach maksymalnego nasycenia wody tlenem. Natomiast no, w sytuacji, kiedy mamy możliwość powstania roztworu przesyconego, a wydaje się, że to tutaj u mnie nastąpiło, co było widać na przykład po tym, że pojawiły się pęcherzyki pęcherzyki tlenu widoczny gołym okiem, kiedy wyłączymy ten odpieniacz, no to po prostu ten nadmiar tlenu produkowany przez glony, przez koralowce, który normalnie był odpędzany przy pomocy odpieniacza, no zaczął tu tworzyć u mnie roztwór przesycony, co widzieliśmy, no co widzieliśmy po tym właśnie wzroście, wzroście natlenienia wody, które trwało tak długo, aż zaczęło przygasać światło i było widać, że tutaj ta fotosynteza zaczęła nam już, no, maleć, intensywność fotosyntezy zaczęła maleć. No, więc taki z tego ciekawy wniosek, nie zawsze jest, jak z tego wynika, tak, że, że nagłe zatrzymanie odpieniacza powoduje spadek natlenienia i yy, spadek pH, trochę zależy od pory dnia, no u mnie akurat to doświadczenie przeprowadziłem w okolicach godziny 14, czyli tak, gdzie lampy świecą praktycznie z pełną mocą i ta fotosynteza rzeczywiście była, była rozpędzana, stąd udało się zaobserwować takie z pozoru paradoksalne zjawisko. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Bardzo Wam już dziękuję i zapraszam do śledzenia naszego kanału. Subskrybujcie, oglądajcie, bo staramy się publikować tu dla Was treści. Wydaje mi się ciekawe i oryginalne. Zapraszam, cześć!